negatywna myśl, gdzie może zadajesz sobie cierpienie. Mogłam tak postąpić, mogłem tak postąpić. Mogłam to powiedzieć, mogłem to powiedzieć. Mogłam wybrać tą drogę, mogłam wybrać tą drogę. Ranisz siebie. Najczęściej ranimy siebie, bo znamy to z naszego dzieciństwa. Jeżeli jako dzieci byliśmy wychowani w taki sposób, bez miłości, dużo wymagań, dużo takiego obniżania naszej wartości, to mamy w sobie tyle ran, które zostały nam zadane, że gdy tego nie zmienimy, nie przepracujemy, to sami sobie dalej będziemy zadawać kolejne rany. Bo jeżeli ktoś, gdy byłaś dzieckiem, mówił ci, że się do niczego nie nadajesz, że jesteś leniwa, że tego nie umiesz, czy tego nie umiesz, to dzisiaj może zdarzyć się tak, że ty sama, ty sam będziesz sobie robił tą samą krzywdę. I to zauważysz w tych krwawych myślach. Na przykład, jesteś zmęczona, jesteś zmęczony, nie masz siły, aby wykonać jakieś zadanie. I decydujesz się na tą jedną drogę. Dobrze, nie dam rady tego dzisiaj zrobić, zrobię to jutro. Kładziesz się do łóżka, żeby odpocząć i tutaj już diabeł się pojawia. Jesteś leniwa, jesteś leniwy. Słyszysz słowa swojej może mamy, taty, wychowawcy. Mogłam przecież to dzisiaj zrobić. Czemu przesuwam wszystko na jutro? I znów te krwawe myśli z dzieciństwa. Ty leniu, wszystko odkładasz na później, zamiast dzisiaj zrobić to, co należy zrobić. Zwróć uwagę, gdy po raz kolejny pojawią się takie krwawe myśli. Czego one dotyczą? Gwarantuję ci, że jak pójdziesz po nitce, dojdziesz do kłębka, do tego źródła tej nitki. I to źródło z pewnością leży w przeszłości.